Poniedziałek, 28 tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu święty Paweł tłumaczy mieszkańcom Galacji, że mamy bardzo dużą różnicę między Starym Testamentem a tym, co przynosi Jezus. Te różnice obrazuje Hagar i Sara. Syn urodzony z Hagar jest synem niewolnicy, syn urodzony z Sary jest synem obietnicy, jest synem wolności. Nie do końca możemy zaczaić te różnice, o co do końca mu chodziło, ale przeczuwamy, że ten faryzeusz Szaweł, który nawraca się, spotyka Jezusa, on niesamowicie smakuje i cieszy się wolnością. Wolnością. On, który musiał zachować wiele przepisów prawa, tory przy pierwszych ksiąg Pisma Świętego, ale też pewno zwyczajów, jakie tradycja żydowska nagromadziła przez wieki, teraz nie może się nadziwić tą wolnością, którą Chrystus przyniósł. Wolnością, która przychodzi z Chrystusem. Stąd napisze: ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Tak, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej. A zatem trwajcie w wolności, nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Chodzi, tak jak w poprzednich dniach, żeśmy sobie tłumaczyli, chodzi generalnie o to, żebyśmy nie myśleli, że zbawienie się uzyskuje przez wierne wypełnianie przepisów prawa. Że nie chodzi o to, żeby zaliczać punkty i przez to naklejki, przez to pójść do nieba, ale chodzi o to, żeby wejść w taką relację z Bogiem, kiedy człowiek zaczyna żyć, zaczyna po prostu czuć powiew ten wolności i wie, że to nie chodzi o punkty, nie chodzi o przepisy, ale chodzi o relację, chodzi o osobową więź z samym Bogiem. Psalmista podnosi nas na duchu, bo mówi, że nikt nie jest jak nasz Pan Bóg, który spogląda z nieba na ziemię, ale nie tylko, że jest bardzo daleko od nas, no bo spogląda z nieba na ziemię, ale będąc tak daleko, widzi sprawy, które wydają się niezauważalne. Podnosi z prochu nędzarza i dźwiga z gnoju ubogiego. Kto jest, który Pan Bóg jest taki, że patrzy wysoko z nieba i potrafi dostrzec człowieka biednego i nie tylko go dostrzec, ale mu pomóc? Niesamowicie pocieszające słowo, zwłaszcza wtedy, kiedy się znajdujemy na gnoju, wtedy, kiedy jesteśmy nędzarzami, kiedy wydaje się nam, że zapomniał o nas świat, zapomniała może rodzina, zapomnieli przyjaciele. I jest ktoś, kto patrząc na cały wszechświat potrafi nas dostrzec. My patrząc na księżyc, co my możemy widzieć, nawet z najlepszą lunetą, co można zobaczyć, z teleskopem pewno więcej, ale czy byśmy potrafili dostrzec z naszymi sprzętami biedaka, a jakbyśmy go dostrzegli, czy potrafilibyśmy mu pomóc? Bóg, chociaż wydaje się być bardzo daleki, potrafi pomóc nawet największym nędzarzom. Nie bój się, nigdy nie zostaniesz tak daleko od Pana Boga i tak obcy od Pana Boga, żeby Pan Bóg nie mógł tobie pomóc. Trzeba jednak trochę wiary i o tym mówi Ewangelia, bo Jezus mówi o plemieniu przewrotnym, które żąda znaku, ale nie będzie innego znaku. Żąda znaku, bo jest plemieniem przewrotnym. I porównuje to pokolenie do tych, którzy byli w czasach Niniwy. I oni się nawrócili, bo słuchali Jonasza, który wzywa do nawrócenia. Porównuje do królowej, która przybyła do Salomona, żeby posłuchać jego mądrości. I ona rzeczywiście uwierzyła, że Salomon jest mądry. Jezus jest mądry jak Salomon. Jezus jest prorokiem jak Jonasz. Skoro tak mądrze mówi jak Salomon i tak prorokuje jak Jonasz, czemu mu nie chcą uwierzyć? Czemu mu nie chcą uwierzyć? Dlaczego ten prorok i ten nauczyciel, ten mędrzec, który potrafi nawet czynić tak wielkie cuda, jakie nikt wcześniej nie dokonywał, nie potrafi znaleźć całkowitego posłuchu? Niesamowita jest ludzka natura. Jeżeli Jezus nie przekonał ludzi, to kto ludzi przekona? Może nasze oczekiwania, może takie nasze pragnienia, żeby się ukazał, żeby udowodnił, żeby jeszcze zrobił to czy tamto. Trochę trzeba w życiu pokory, albo nawet może więcej trzeba pokory, żeby umieć cieszyć się tymi znakami, które są od Pana Boga i tymi śladami obecności, które są. Naprawdę. Pan Bóg wystarczająco dał dużo znaków, żebyśmy mu wierzyli. Wystarczająco dużo, żebyśmy byli pewni temu słowu, którym przyszedł od Boga Jezus z Nazaretu. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.